O rety, czy to jest tańszy zamiennik bazy Charlotte? Przechodzę do paletki Trauma Dni. To jest paleta Emocja. Pięknie się te cienie łączą ze sobą. Siemano kochani, witam Was bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj, żeby sprawdzić kilka ekscytujących nowości. Przynajmniej dla mnie, ale myślę, że dla Was również. Jestem ciekawa, jak sprawdzą się w akcji. Między innymi paletka Emocja od Luizy Kramek. To jest jej pierwsza paletka. Jednocześnie bardzo kolorowa, także nie mogę się doczekać, kiedy zaaplikuję te produkty na oczy. Ale może skorzystam też z jednego z nich i nałożymy go w formie różu. Oprócz tego mam kilka nowości z paczki od Catrice, między innymi taki fluid rozświetlający, olejki barwiące oraz bronzer w kremie. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! I zaczynam od wspomnianego przeze mnie przed chwilą podkładu z Catrice. Dokładnie jest to Soft Glam Filter Fluid i ja wzięłam odcień 010, w sensie wyjęłam z paczki odcień 010, bo jest jeszcze 0,20, ale nie mam teraz na sobie samoopalacza, także nie chcę się przyciemniać i ja już widzę, że ten podkład delikatnie połyskuje perłowo i ma mieć podobno sheer coverage, cokolwiek to znaczy, ale jestem ciekawa, czy działa bardziej jak po prostu rozświetlający podkład, jak na przykład ten z Maybelline, czy bardziej jak baza z Charlotte Tilbury. Z wyglądu przypomina Charlotte. Zastanawiam się, czy wystarczy mi solo, czy będę musiała zaaplikować na to jakiś podkład. Dobra, moi drodzy, już wiem, z czym mamy tutaj do czynienia. Jest to po prostu taka baza pod podkład, jeżeli to krycie jest dla Was zbyt subtelne, bo faktycznie mamy tutaj do czynienia bardziej z rozświetleniem niż jakimkolwiek kryciem, to ja bym to traktowała bardziej jako bazę pod podkład, a nie sam podkład, chyba że lubicie takie mocne rozświetlenie i bardzo subtelne krycie, bo tutaj jego praktycznie nie ma. Podoba mi się fakt, że nie przyciemnia mnie tak jak Charlotte, bo Charlotte, ten Hollywood filter, niestety sprawiał na mnie takie wrażenie zarzucenia skóry, jednocześnie też bardziej tak sucho, perłowo na twarzy leżał. Tutaj mamy pełne wtopienie i buzia wygląda po prostu tak bardziej zdrowo. Jednak jak się domyślacie, korzystając z tak kolorowej paletki na oczach, muszę mieć mocniejsze krycie na twarzy, także skorzystam z podkładu Giorgio Armani Luminous Silk, bo akurat mam go pod ręką i tutaj mam odcień 1.5. I już widzę, że ta baza będzie całkiem ładnie przez ten podkład przebijać, jak widzicie. Świeci się delikatnie w taki zdrowy sposób. O, Retek, ładnie to wygląda. I póki co wygląda to bardzo zdrowo, tak promieniście, ale jestem ciekawa, jak to będzie zachowywać się w ciągu dnia. Czy nie będę się szybciej mocno wyświecać? I wracam do Was po chwili. W międzyczasie zaaplikowałam kapkę korektora Huda Beauty na twarz i wystylizowałam brwi. Przechodzimy już do bronzera w kremie z Catrice Melted Sun Cream Bronzer w odcieniu 0.20 Beach Babe. Nie wiem, czy jest odcień, wiecie, w stylu 0.10, na przykład jaśniejszy i chłodniejszy, ale ten konkretnie kojarzy mi się trochę z bronzerem Revolution, który testowałam jakiś czas temu i który mam nawet teraz na biurku i z niego regularnie korzystam. Także mam nadzieję, że ten również mnie nie zawiedzie. Ale raczej stawiałabym, że to będzie bronzer opalający, ocieplający, a nie modelujący. I zacznę aplikację może pędzelkiem. Tak będzie chyba bezpieczniej, ewentualnie doklepię gąbeczką. Na pierwszy rzut oka bardzo ładny, dość ciepły, głęboki odcień. Sprawdźmy, jak wygląda w porównaniu z tym z Make Up Revolution. Tutaj jest Catrice, a tutaj mamy Make Up Revolution, który wydaje się być troszeczkę bardziej wypłowiały i jaśniejszy, ale ogólnie tonacja, może ten ma trochę więcej, wiecie, takich fioletowych podtonów w kontraście do Catrice, ten zdecydowanie więcej oliwkowych właśnie. I wiecie, na razie sobie tak nie żałuję, bo będę go później doklepywać gąbeczką. Konsystencja bardziej kremowa niż w przypadku Revolution, chociaż Revolution też jest na bardzo dobrym poziomie. I tak wygląda twarz, już przypudrowana pudrem AA Wings of Color Dust Matte, który powoli zaczyna mi się kończyć. I przechodzimy do różu. I tak sobie pomyślałam, że może za radą Luizy Kramek, czyli Trauma Dni, bo pewnie kojarzycie ją lepiej z tego niku, skorzystam z jednego z cieni do powiek, bo ona właśnie poniekąd tak reklamuje swój produkt jako kosmetyk wielofunkcyjny i użyję tego pomarańczowego cienia, żeby nałożyć go delikatnie na policzki. I spróbuję z niewielką ilością, bo zwykle cienie są mocniej napigmentowane niż produkty do twarzy. Okej, myślę, że jeżeli poszukujecie faktycznie pomarańczowego różu, a nie jest o niego tak łatwo, bo zwykle wszystkie są brzoskwiniowe i mają w sobie tonację lekko różową, to myślę, że to jest fajne rozwiązanie, żeby właśnie kombinować z cieniami do powiek, bo wtedy faktycznie macie szansę uzyskać pomarańczowy odcień bez różowej tonacji. I teraz ciekawostka, moi drodzy, bo ta paletka została wyprodukowana przez Verona Products. A czy Verona nie ma pod sobą przypadkiem Ingrid Cosmetics?
Wydaje mi się, że tak. I przyznam Wam szczerze, że jestem w szoku, że ta czysta pomarańczowa nuta na policzku aż tak bardzo mi się podoba. Dobrze to wygląda, tak trochę nietypowo. A jeśli chodzi o rozświetlacz, to dzisiaj użyję czegoś, co mam akurat pod ręką, czyli ten z Pierre René z kolekcji Glory. Taki trochę zamiennik Fenty Beauty Diamond Bomb. Ciekawa jestem, czy się nie pogryzie z tą pomarańczową nutą. Nie, wygląda to naprawdę spoko. I zbliżyłam Was do siebie, możemy przejść już do makijażu oczu. Na powiekach mam oczywiście bazę, dołożyłam sobie po prostu jeszcze na ten korektor odrobinę bazy z Inglota i przechodzę do paletki Trauma Dni. Prezentuje się tak, to jest paleta Emocja. Ma całą masę ciekawych kolorystycznie rozwiązań i tak się zastanawiam wręcz, w którą stronę dzisiaj pójść. Ciągnie mnie w kierunku tego błękitu, ale może troszeczkę się z nim wstrzymam. Zacznijmy sobie przede wszystkim od matowego beżu i zabezpieczę nim przestrzeń pod łukiem brwiowym, szczególnie tutaj na zewnątrz. Faktycznie zachowuje się jak taka neutralna baza. I tak sobie myślę, może zacznijmy od tego brązu. Zacznę nim budować zewnętrzny kącik. Matowy, przejściowy beż póki co bardzo aksamitny, troszkę się sypie. I sam zewnętrzny kącik potraktuję najciemniejszym cieniem z paletki, czyli tym brązem, ale spokojnie za chwilę pójdziemy w kolory, dobra? Teraz chcę zrobić sobie po prostu taki stelaż makijażowy. On jest prawie czarny. No, muszę przyznać, że bardzo ładnie się to buduje. I tą paletą będziecie w stanie na luzie zrobić sobie dzienny makijaż, bo mamy dwa brązy, jeden taki burgundowy odcień, beż, no i błyszczące cienie, dwa złota, więc na spokojnie będziecie w stanie zrobić i kolorowy make-up, i neutralny codzienny, więc paleta moim zdaniem przynajmniej na razie bardzo użytkowa. I wrócę teraz na chwilę do tego pomarańczowego cienia, który aplikowałam w formie różu. I ocieplę nim sobie zewnętrzny kącik na granicach. Pięknie się te cienie łączą ze sobą. I kiedy aplikujecie kolorowe cienie właśnie już na taki stelaż, wcześniej przygotowany z brązów, to ten makijaż nie jest też taki bardzo neonowy od razu, tylko stapia się z tymi brązami, przez co wygląda trochę bardziej neutralnie. I tak sobie myślę, że może teraz pójdziemy w fiolet, bo bardzo ciężko jest zrobić dobrej jakości fiolet, który będzie się równomiernie przyklejał do powieki, także sprawdźmy go. I robię sobie też jednocześnie taką lekką podkładeczkę pod fioletowy błysk. I myślę, że zrobimy sobie właśnie dzisiaj taki makijaż kolorowy, ale nadal glamour. I ten fiolet widzę, że jest delikatnie przygaszony, tak jak widzicie, ma śliwkowy ton. Nie jest taki czysto neonowy. I swoją drogą ostatnio wyszło tyle nowości, które ja na bieżąco staram się zamawiać, żeby je dla Was testować, że kurierzy przychodzą do mnie co chwilę i ja muszę co chwilę przerywać nagrania. I tak to prezentuje się na ten moment. Jeszcze skorzystam z tego burgundowego odcienia i nałożę go tutaj na łączenie fioletu z pomarańczem. I mamy dzięki temu jeszcze bardziej płynny gradient kolorystyczny. I lecimy do błysku. Myślę, że skorzystam właśnie z tego fioletowego i spróbuję zaaplikować go bez NYX Glitter Primera. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tak jak widzicie, jest lekko opalizujący na niebiesko, więc fajnie zgrałby się nawet z tym błękitem. Okej, mam też pomysł, żeby zaaplikować błękit we wnętrznym kąciku, ale zanim to zrobię, to przejdźmy do dolnej powieki. I dolną powiekę myślę, że również zacznę od tego ciemnego brązu. Może wymieszam go delikatnie z tym jaśniejszym. Więc robimy jakby kontynuację cieniowania z góry na dole. Na dolną powiekę zaaplikuję teraz ten morski odcień. I robię to tak, wiecie, dosyć precyzyjnie, żeby nie zejść za nisko. Powoli kończymy dolną powiekę, więc jeszcze skorzystam z tego pomarańczowego cienia i odrobiny burgundu, żeby ocieplić sobie zewnętrzną część dolnej powieki. I myślę jeszcze o jakimś błysku na dolnej powiece w wewnętrznym kąciku, ale zanim do tego przejdę, to właśnie skorzystajmy wreszcie z tego błękitu, który wlatuje tutaj w sam wewnętrzny kącik, czyli na zewnątrz mamy tutaj, powiedzmy, ogień, wewnątrz wodę. I na ten zielonkawy cień mam ochotę nałożyć jeszcze coś lekko błyszczącego. I może będzie to ten blask, który jest z nim tutaj w jednej linii. Wracam do Was po chwili. Wytuszowałam rzęsy, dokleiłam sztuczne, a na linię wodną zaaplikowałam świetną białą kredkę. Naprawdę bardzo Wam ją gorąco polecam. To jest Varieté od Eveline w odcieniu 08. Jest świetnie napigmentowana, długo się utrzymuje, ma dobrą cenę, także naprawdę polecam. I przechodzimy już do makijażu ust, a podsumowanie paletki zrobimy sobie za chwilę. A co do ust, to mam do przetestowania dwa takie olejki z Catrice. To jest dokładnie Tinted Lip Oil Glossing Glow. I bardziej ciągnie mnie dzisiaj, szczerze Wam przyznam, w stronę tego pomarańczowego, bo fajnie może korespondować z policzkiem i z tym, co dzieje się w zewnętrznej części makijażu oka. Także zobaczmy, na ile jest napigmentowany. To jest dokładnie odcień 030 Glow for the Show. Okej, ma delikatnie pomarańczowe tony. Ale jest raczej subtelny, to nie jest tint. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest przyjemnie gęsta, jak olejki z Pierre René. I nie widzę, żeby zlepiał usta, także to jest dobry znak. Ale pigmentacja, szczerze, mogłaby być ciut mocniejsza,
bardziej właśnie pomarańczowa, chociaż mam wrażenie, że delikatnie ten pomarańczowy tint jest widoczny, ale jest bardzo przeźroczysty. Dobra, moi drodzy, makijaż już mogę uznać za skończony. Mamy godzinę 2:32, oczywiście w dzień, ale wrócę do Was jeszcze wieczorem na ostateczne podsumowanie trwałości. Zacznijmy sobie podsumowankę od tego produktu z Catrice, czyli dokładnie Soft Glam Filter, który dla mnie jest właśnie bardziej bazą niż podkładem, bo tak jak widzieliście, on mocniej rozświetla niż daje krycie. On krycia właściwie nie daje, ale rozświetla moim skromnym zdaniem ładniej niż Charlotte Tilbury. Możecie sobie posprawdzać na moim kanale, jak ta Charlotte wyglądała. Kiedyś nagrywałam cały odcinek o produktach z Charlotte i ona mi się nie podobała na twarzy. Zużyłam ją, bo tak mi nakazał zdrowy rozsądek. Skoro zainwestowałam w te produkty, to stwierdziłam, że będę je zużywać. Oprócz podkładu, który totalnie na mnie nie siedział i wyglądał paskudnie i jego akurat się pozbyłam. Ale bazę z Charlotte głównie aplikowałam na ciało i wtedy jeszcze względnie się broniła, ale na twarzy dawała taki trochę suchy, perłowy blask, który mi osobiście się nie podobał. Później znalazłam fajny zamiennik z Primarka, ale tutaj mamy produkt z Catrice, który po prostu będzie łatwiej dostępny i całkiem dobrze się w tej roli przynajmniej na razie sprawdza, właśnie takiej rozświetlającej bazy, dodającej glow, takiej świeżości makijażowi i bardzo mi się to w tym momencie podoba. Co do bronzera, to jeżeli nastawiacie się na bronzer stricte modelujący, konturujący, to może nie być to produkt dla Was, ale jeżeli macie na przykład brązowe włosy, tak jak ja, albo po prostu lubicie ocieplone brązem policzki, to myślę, że tym bronzerem jak najbardziej Wam się to uda, to może być taki lekki zamiennik tego bronzera z Chanel, Soleil Tan de Chanel. Przejdźmy teraz do takiej szybkiej recenzji po pierwszym użyciu palety Emocje. Muszę przyznać, że kolorystyka bardzo mi się podoba, ja lubię, kiedy mamy z czego wybierać, kiedy możemy zrobić sobie zarówno neutralny, dzienny, szybki makijaż, jak również trochę poszaleć z kolorem, nawet w postaci jakiegoś zwykłego akcentu kolorystycznego na dolnej powiece, zwykłego, niezwykłego, czyli na przykład skorzystać z błękitu bądź z niebieskiego cienia. Jeśli chodzi o jakość matów, to jest naprawdę bardzo dobra. Cienie są aksamitne, delikatnie, naprawdę subtelnie sypiące się, ale nie sprawiło mi to problemu, nie mam zabrudzonych policzków, także to mi się podoba. Błyski przykleiły się bez problemu, bez wsparcia NYX Glitter Primera, także to również na plus. Tak samo podoba mi się ten patent z pomarańczowym cieniem na policzku, bo nie wygląda to źle, wygląda to pomarańczowo, ale nadal jest to utrzymane w pewnej konwencji całego tego makijażu. Także myślę, że będę akurat z tego cienia korzystać częściej właśnie w tej formie. A jeśli chodzi o ten Tinted Lip Oil z Catrice, to myślałam, że będzie troszeczkę intensywniejszy w odcieniu, a jest intensywny tak jak te olejki z Golden Rose, czyli ma tylko delikatną, kolorystyczną poświatę. Oprócz tego, kiedy nałożycie go trochę za dużo, to potrafi się zbierać w wewnętrznej części ust. Ale mam tutaj do przetestowania jeszcze dwa produkty z Catrice do ust i są to błyszczyki powiększające Spicy Plumber oraz Icy Plumber i tak się zastanawiam, czy może nie wpleść ich jeszcze w ten test. Kusi mnie ten czerwony. Także zdjęłam olejek i przechodzimy do tego błyszczyku. Jest to dokładnie Maxi Wrap Lip Booster Extreme. Oj, ma taki lekko miętowy zapach. Podejrzewam, że będzie szczypał. I ma też trochę mocniejszy czerwonawy odcień, który fajnie podbije moją czerwień wargową. I odczekałam z tym błyszczykiem na ustach jakieś 2 minuty i tak to wygląda. Dosyć mocno mnie mrowią, ale też bez przesady to nie jest efekt jak z błyszczykiem Too Faced. Tak delikatnie rozpulchniły i też mam wrażenie, że czerwień jest troszeczkę bardziej podbita, bo po prostu moje usta przez to pieczenie delikatnie się też zarumieniły. Także chyba ten efekt bardziej mi się podoba niż sam olejek, ale to dajcie mi znać, co myślicie, czy macie ten olejek, jak Wam się sprawdza i czy już testowaliście te produkty powiększające. Także to tyle na ten moment. Widzimy się wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości. Do zobaczenia. Okej, kochani, wracam do Was. Jest godzina 23:55. Wybaczcie mi lekkie przymulenie, ale czuję, jakbym miała jakiś taki, wiecie, stan przedgorączkowy na grypę. Także wypiłam sobie w międzyczasie Gripex i mam nadzieję, że to się dalej nie potoczy. Tak prezentuje się makijaż bez żadnej poprawki i powiem Wam szczerze, że myślałam, że wyświecę się mocniej i że podkład może się mocniej naruszyć, ale nic z tych rzeczy, nadal wygląda to bardzo dobrze. Usta się zjadły, ale miałam na nich tak naprawdę olejek, później błyszczyk, także nie było też co zjadać na dobrą sprawę. Jeśli chodzi o makijaż oczu, trochę uzawiłam, szczególnie teraz wieczorem czuję po prostu, że wiecie, rośnie mi tutaj jakieś takie napięcie jak na katar.
także miałam problemy z zewnętrznymi kącikami, ale też makijaż oczu wygląda prawie nienagannie, troszeczkę rozmazałam się tutaj wewnątrz, ale ogólnie wszystko jest na swoim miejscu, o dziwo jak na to, jak się czuję, wyglądam zdecydowanie lepiej, także jestem bardzo zadowolona i z makijażu twarzy i też z tego bronzera, bo on nadal jest widoczny, to nie jest tak, że po przypudrowaniu zniknął i że później z lupą musiałam się go doszukiwać, widzę go do tej pory, także pod tym kątem ekstra. Tak samo jeśli chodzi o make-up oczu, jest nadal nasycony, nic się nie pozbierało, nic się nie osypało. Także tak to wygląda po całym dniu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie mi znać, co myślicie o tych produktach, czy macie ochotę na coś się skusić. Tymczasem żegnam się z Wami, ściskam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa 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 pa. We'll be right back.